pamięta dzieciństwa, wjeżdżanie do Rawasa do Katowic. Po prostu wszystko wraca jak na filmie, jakby film przewinął. A to czekaj, jeszcze nie, ale zaraz będę. Kolejna wycieczka z Sądzią. W zeszłym sezonie było bardzo śląskie, w którym zaczęło padać. Dzisiaj jesteśmy po środku niczego i znowu pada. Sądzia, o co chodzi? Nie wiem. Jakoś nie umiesz pogody. Pogody nie umiesz zamówić chyba. Chyba tak. Ale tak właściwie. To gdzie my jesteśmy? Po co tu jesteśmy? Ale to się zaraz przekonać. Będzie chciałaś mi pokazać te pole kukurydzy? Tak. Bo tutaj przyjechaliśmy? Tak. No, bardzo ładne. Słuchajcie, co jest tutaj takiego fajnego? Zobacz. Widzę. Widzisz już? Koniec naszej wędrówki. Tutaj dlatego, że w tym miejscu krzyżują się granice trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. I to jest bardzo fascynujące. Tak w ogóle nie jest, ale myśmy tutaj przyjechali, żeby zobaczyć na własne oczy. I już teraz wiemy, że możemy wracać do domu, bo nic tutaj nie ma, nikogo tutaj nie ma. Ale jest ładna góra tam, pokaż górę i chmurę. Tobie jak się podoba? Super. Oprócz tego, że to jest pełno artystowca. Ktoś sobie kiełbachę kroi. Co? Ktoś kiełbachę kroi. No raczej. Co? Mówisz o wojnę? Tak, wojnę. Z kim mówisz? Bo słyszę. Jak nic, fajnie. Ale dziwne w ogóle, że w takim akurat miejscu syrena nagle zaczyna być. To trochę przypomina to, że mamy teraz w sumie nawet dobrze, że są otwarte granice, że nikt do nas nie szczela i nie musimy się martwić, że po tamtej stronie będzie stał jakiś snajper i tylko strzelał do ludzi, którzy stoją po tej stronie. No na co dzień takich rzeczy nie docenia, a myślę, że warto. Niestety właściwy punkt, gdzie się te wszystkie granice krzyżują, jest tam właśnie w rzece, więc chciałem zrobić żart, że jestem w trzech krajach naraz, ale nie da rady, bo nie będę do rzeki wchodził. Ale i tak, fajne miejsce. Coś ciekawego na pewno, ale myślę, że możemy wracać do głównego dania tego filmu, czyli do... Nom. Knedliki z mięskim i ze smażonym takim szpinakiem. Patrzcie, to mięsko ładnie odchodzi. Normalnie, patrzcie, widzicie jak ładnie się? Normalnie, orgazm. Jesteśmy w Czechach, to oczywiście nie może zabraknąć czeskiego piwa i czeskiego smażonego sera. Chcę się przyznać, ale nigdy tego nie próbowałem, więc zobaczmy, co to jest. Tuszno smakuje jak smażony ser. Nie wiem, czego innego się spodziewałem, ale jakoś mnie zachwyca. My jeszcze na imprezę trafiliśmy, bardzo fajnie. Pokaż, jakie są ładne.
Jest Sonia kebab, to trzeba zapamiętać. Mhm. Kebab, oczywiście. Bardzo ważne. Na śniadanie myślę jutro, idealnie. Oczywiście. Tak sobie łazimy już po tym Libereto. Kurde, no i normalnie taki rybnik. Nawet ulice podobne mają. Wszystko mają podobne. Zgapili. Tylko przetłumaczyli nazwy wszystkie i tyle. Jakieś śmieszniejsze. Takie niby po polsku, ale tak trochę taki śmieszniejszy ten polski. Nie wiem, po prostu jakieś miasto kawalerzy. Taki wiecie, takie miasteczko przyjść, przyjechać, przejść się, wyjechać i w sumie tyle. Nie wiem, nie robię jakiegoś wrażenia. Znaczy, fajne jest to, że jest dużo poniemieckich budynków, które są zachowane w bardzo dobrym stanie. No ale kurczę, są przemieszane jakimiś takimi komunistycznymi wynalazkami w stylu jak tamten taki budynek po prostu, który wygląda jakby się za komuny moderniści chcieli stworzyć coś, co będzie za 3000 lat aktualne, ale jak wiemy, takie rzeczy nigdy nie wychodzą dobrze. No i ogólnie, nie wiem, jakoś tak nie jestem zachwycony w ogóle tym miejscem. Takie, nie wiem, czy to też pewnie to też trochę dlatego, że po prostu pora jest taka, nie inna, no się robi ciemno i jest zimno i w ogóle, ale nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. No i powiem wam, że w świetle słonecznym z rana trochę przyjemniej to jest, trochę ładniej. Naprawdę te wszystkie kamienice, te wszystkie budowle powstają do życia, używają jej. Ale najładniejszy w tym wszystkim jest oczywiście ratusz miejski, w którym dalej urzędują władze tego miasta. No i co? Jest naprawdę ładne. Tam to trzeba iść jeść, bo solony brzuszek jest głodny. Zjedliśmy taką bagietownię na śniadanie. Teraz w ogóle chyba jakąś siedziówką. Plusem tego wszystkiego jest oczywiście to, że przynajmniej obsługa mówi po angielsku. I nie było problemu się dogadać, co chcemy i co jakieś pytania i tak dalej. Jest to zdecydowanie na plus, jeżeli nie umiecie za bardzo czeskiego, a my bardzo mało rozumiemy. No to warto wybierać właśnie takie lokale, gdzie się można po angielsku dogadać. Bagietka też całkiem spoko. Przede wszystkim ciepła i fajna, fajne chrupiące pieczywo. No i całe składniki i wszystko w środku też bardzo smaczne. Więc ogólnie myślę, że na śniadanie w Liberecu spoko opcja. A teraz wróciliśmy do centrum Libereca, żeby odczytać ten automat do kupowania biletów. Jesteśmy wielkimi fanami komunikacji miejskiej i musimy się przejechać czeskim tramwajem. No i jak wydrukował? Namęczył się trochę, proszę bardzo. Ancia, kaj my idziemy teraz? Na kolejkę! No ale zanim kolejka,
Rzeczywiście wspinaczka wysokogórska musi być w każdym vlogu z Sonią. Pod lasem. Iraki. Jesteśmy już na szczycie. Widoki oczywiście zapierają tych w piersiach, no ale całość kradnie ten budynek. Zmieściłeś cały. Bardzo ładny ten budynek tego schroniska. Taki futurystyczny właśnie się wydaje. Ja się strasznie jaram takimi... Dobra, może nie jaram, to zbyt dużo powiedziane, bo jest też dużo przykładów złej tego typu architektury. Na przykład we Wrocławiu. Ogólnie tak. Ale ogólnie zawsze ciekawe są takie budowle, kiedy ktoś kiedyś próbował myśleć, jak architektura będzie wyglądać w obecnych czasach. Oczywiście w większości przypadków się do mnie przeliczył, no bo ta architektura nie poszła w tym kierunku, ale i tak zawsze fajnie jest zobaczyć, jak oni sobie to wszystko wyobrażali, że to będzie wyglądać w naszych czasach. I no i to wygląda. To wygląda po prostu jakby taki kopuła jakiejś bazy księżycowej albo marsjańskiej. Także nic, fajne miejsce naprawdę, warto było przejechać. I ogólnie fajna pogoda się zrobiła. I tak sobie teraz myślę, że jakby wczoraj była taka pogoda, to bym miał zupełnie inną opinię o tym mieście. A tak to było szaro, buro i brzydko. Szkoda. A teraz mi się nawet podoba. Ale myślę, że będziemy już powoli wracać do domu.